Witam Was, kochani, na mojej premierze strapki Zodiak. So, kupiłam cztery różne kolorki, nasze były w tej samej paczce, a więc od wody aż po ogień, poprzez ziemię i powietrze. Z numerem 22, 7 i 25. Tym razem nie zacznę chronologicznie według numerów strapek w paczce, tylko zacznę od tej strapki, a to dlatego, że moim znakiem Zodiaku są ryby. Mój wkład to jest 40 złotych, strapeczka jest za 10 złotych. Gwiazdeczkę znajdujemy i wykrywamy przypisane tego kwotę i półksiężyc i wykrywamy razy dwa. Tabela wygranych jest następująca. Od 10 złotych aż do 470 tysięcy złotych brutto. Dziwne, że tego nie zaokrąglili, to pół miliona. No tutaj się kłania sknerstwo. A wartość złotówki spada, niestety. No dobrze, już nie wzlekając, drapię moje ryby z numerem 20. Antena jakaś, chmura, ziemia, flaming, kotwica, sputnik, teleskop, misiek, jednorożec. O, jednorożec nowy. Nowy symbol wymyślili. Ale widać, to jest rodzinka platynowego 7, jeśli chodzi o styl. I to mam wrażenie, że to jest ściąga z niemieckiej zdrabki, chyba Platinum. Nie będę się tutaj wymuszała, jakie jest 7 po niemiecku. No powiem Platinum 7. To jest taka troszkę podróba. O, nowe symbole. UFO, syrena, słońce. O, i mamy. W moim znaku Zodiaku, w moim żywiole rybie, przepraszam, znak żywiole w wodzie, znaku Zodiaku ryby, mamy strapkę wygraną z numerem 20. Super. Żółw, naczynie, portyk. To się nazywa portyk? Aha. Konik, statek. Czyli rasy. Jeden. I to jest rocik, ale miło, że mój znak zodiaku. CC. Mi się wydaje, że w platynowym 7 to CC to jest zwrot. No dobrze, a teraz to Ziemia teraz. I teraz chronologicznie będzie drugi numer, potem 7, a na sam koniec 25. Jeszcze Wam przypomnę, że ja kiedyś trpałam znaki zodiaku, tyle, że to były węgierskie strapki. Na szczęście dwie napamiątkę zachowa mój znak zodiaku ryby, te na Węgrzech. Ale ta strapka akurat nie jest wygrana. Ale tak ją zachowałam na pamiątkę. I jeszcze barana zachowałam. Takie ładne strapeczki, tylko z tym, że było 12 różnych takich małych za 300 forintów. A to teraz na dzisiejsze to jest 3,84 zł. Tyle jest strapka warta. Bardzo ładna. Tym bardziej, że mi się podoba ten niebieski taki szafirowy. Jeszcze na mój znak zodiaku rybu. U nich halak. No, bardzo ładne zdrapeczki. No, aż dobrze, że je mam na pamiątkę. Tutaj powpychali na chama po 3 na żywioły, a tutaj się liczy indywidualność. Dobrze, nie przedłużając, zaczynam drapać polskie zdrapki. Teraz ziemię z numerem drugim. Syrena, teleskop, planeta, flaming, lira, misiek. Jednorożec, delfin, o nowy, ziemia. Ziemia mi się wydaje, że jest w tym boncie, tym mini boncie za 5 złotych. Naczynie, no i się ten księżyc, albo ten, jak to się mówi, jak ta gwiazda. No nie ma, no jakieś UFO, jakieś cuda niewidy są na rasie, jak to dotąd. Sputnik jeszcze. Słońce. W sumie słońce można zaliczyć do dużej gwiazdy, także to może być razy dwa. Mała gwiazda, duża gwiazda, a nawet główna wygrana. Jak słońce, to główna wygrana, ale słońce jest też dużą gwiazdą, także mogę tam się z nimi spierać. O, i zajebiście, patrzcie. Pod słońcem jest gwiazda. No i patrzcie, 30 złotych. Czyli na zero draping. Na zero znaczy się
Bez strat. Mamy 10 plus GG oznacza 30 złotych. Duża gwiazda, mała gwiazda, ale niestety mała gwiazda się liczy. Jak to Sylwia Grzeszek śpiewa, cieszmy się z małych rzeczy. Oj, oj, oj. No dobra, teraz powietrze z numerem 7. Żółw, kotwica, krab, flaming, konik, ziemia, UFO, portyk, kompas, dalej, planeta, misiek, słońce, czyli duża gwiazda, aha, statek, naczynie, teleskop, sputnik, jednorożec, chmurka. I dwa ostatnie, czy znajdziemy gwiazdę albo księżyc? No nie, akurat pierwsza strapka puściuteńka, no niestety żywioł powietrze nie jest dla mnie szczęśliwy. Miejmy nadzieję, że tylko tym razem. Na razie ziemia i woda mają dominację, a zobaczymy co na to ogień, kolejny żywioł. Z numerem 25, ostatnia zdrabka z paczki. Dobra, flaming, teleskop, żółw, konik, antena, sputnik, słońce, duża gwiazda się pojawiła, kompas, ziemia, UFO, statek, portyk, kotwica, jednorożec, 6 pól jeszcze zostało, teraz 5 szans, teraz 4 szanse. I 3 ostatnie. Syrena, misiek i czy będzie gwiazda albo księżyc? Nie, kraba. Tutaj. Tutaj kontrolne. H. H, e, H. Podsumowanie jest takie, że te znaki zodiaku to poprawy ogień, powietrze. Jeśli chcecie, jeśli nie wyłączą komentarzy u mnie, a będę usiłowała się ponownie włączyć, jeżeli mi wyłączą, śmiało napiszcie, jakim jesteście znakiem zodiaku, jak wam poszła premierka. U mnie poszło bez strat, bez zysku. Ale cieszy mnie to, że mój żywioł wraz z moim znakiem zodiaku dały przynajmniej zrocik. Ta panna też podała trójkrotność. No i takie o, to wglotu jeszcze, kto tam jeszcze przywinął, czy cokolwiek zrobił. Węgierskie zdrabki, które kiedyś drapałam. Żywioł ryby. Przepraszam, znak zodiaku ryba, żywioł woda, a tutaj baranek. Także co? Trzymajcie się cieplutko i życzę wam lepszej premiery. Trzymajcie się. Pa!